Cześć, Piotr Herman, szpiegul.pl. Witam Cię serdecznie. Dzisiaj Dzień Matki, więc nie zapomnij. Wracam właśnie ze szkoły. Udało mi się dziecko odstawić elegancko. Cały dzień tam będzie. Ja będę mógł wrócić do swojego biura, do domu, zasiąść za komputerkiem i pracować dalej. Jeśli chodzi o pracę, jest ona bardzo ciężka, bardzo wytężona i właśnie to jest problemem tego, że mam taką małą obsuwę. Mianowicie w tym tygodniu nie opublikuję nowego odcinka podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Niestety, ale po prostu zabrakło mi czasu. Po raz kolejny okazało się, że doba ma tylko 24 godziny. Czasami potrafię być na tyle wydajny, że doba ma 48, ale dziś ma 24 godziny. Dziś mamy 26 maja, a to jest bardzo ważny dzień, bo to jest Dzień Matki. Nie zapomnijcie o swoich mamach, a dzieci niech nie zapominają o mamach obecnych, wspaniałych, cudownych i dzieciom też trzeba to przypominać. Wiem, bo boleśnie się o tym przekonałem. Cały tydzień trąbię, że będzie Dzień Matki i wyobraźcie sobie, dziś zapomniałem. Dobra, to byłoby na tyle. Ja ze skuterkiem w ręku, dziecięcym skuterkiem w ręku, wracam w tej chwili do domu. Mijam przepiękny budynek. Muszę Wam powiedzieć, że to jest taki budyneczek. Postaram Wam się jakoś go pokazać. Nie widać. Nie widać, wygląda bardziej jak jakiś ośrodek wypoczynkowy. To jest dom dla emerytów, księży, jezuitów, ale jego kształt, jego sposób wybudowania jest dla mnie tak cudowny. On mi się kojarzy z komiksami z lat 60. Przynajmniej akcja się dzieje w latach 60. Wiecie, takie szalone, tajne bunkry, tajne bazy wywiadu, tego. No to mi jednoznacznie się kojarzy. No ponieważ jestem fanem komiksu, to się nie ma co dziwić, że tak mi się kojarzy. Mam nadzieję, że Ty również jesteś fanem komiksu. Dziś się mówi o tym powieść graficzna, a ja nie wiem, czy to jest właściwa nazwa, ja tą nazwę bardzo lubię, ale może się okazać, że powieść graficzna to jest coś innego. Ja jestem na tyle już dojrzały, że ja pamiętam jeszcze, że jako gówniarz to zaczytywałem się w prawdziwych powieściach graficznych. To były takie paski z obrazkami, a pod tymi obrazkami było najzwyczajniej w świecie napisany tekst, czyli to była taka książka, dzisiaj byśmy powiedzieli konspekcik, z obrazkiem i to była powieść graficzna. Ale nie przepadałem za tym. Uwielbiam komiksy, uwielbiam dobre komiksy i nie znoszę większości komiksów. To jest dopiero dziwne, nie? Ale tak to już jest. Dobra, wracam do OSS. Bardzo przepraszam. Nie udało się. Ja po prostu nagrywam te odcinki na bieżąco. Nie mam żadnych tam dodatkowych, wiecie, że 2-3 odcinki do przodu. No u mnie to nie działa. Ja po prostu nie mam czasu na to. I nagrywam na bieżąco. Okazało się, że natłok pracy związany ze szkoleniami, a przede wszystkim z pracą nad platformą szkoleń online, nad tą platformą szkoleń certyfikowanych, która już niebawem przecież ruszy, okazała się wystarczająco trudna i absorbująca, abym mógł poświęcić się nieco czasu i siedziałem dnie i noce akurat nad tamtym, a nie nad podcastem, niestety. Ale obiecuję, w przyszłym tygodniu normalny odcinek podcastu. Po prostu muszę trochę przeorganizować swój czas. Tak się wspomagam tutaj karteczką, bo nie chcę zapomnieć, co chciałbym Ci jeszcze dziś powiedzieć. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o sam podcast, natomiast jeśli chodzi o to, co mógłbym Ci dziś specjalnego dać, to dam Ci taką pigułę informacyjną dotyczącą takiej triady efektywności, triady skuteczności. W służbach specjalnych to działa rewelacyjnie, ale to naprawdę działa również w życiu osobistym. Wszędzie działa. Zresztą o tym się przekonasz. Ta triada to cierpliwość, przygotowanie i wytrwałość. Dlaczego to działa? Dlatego, że cierpliwość powoduje, że większość problemów znika sama, a jednocześnie powoduje, że znikają inne problemy związane z tymi problemami. 80-90 problemów znika, wystarczy być cierpliwym, wystarczy dać trochę czasu. Przygotowanie ma to do siebie, że odkrywa większość niespodzianek, które mogą nas spotkać, cokolwiek robimy. No i w przypadku platformy szkoleń online i braku czasu na podcasty,
to nie była szczególnie taka niespodzianka, która nie wiem jak mnie zaskoczyła, ponieważ tego się spodziewałem, no. Wiedziałem, że taki moment w końcu nastąpi. Nastąpiło to mniej więcej pod koniec fazy produkcji. I trzecim elementem tej triady jest wytrwałość. Wytrwałość. Wytrwałość pokonuje wszelkie przeszkody. Po prostu trzeba cierpliwie, planowo, to jest przygotowanie, i wytrwale działać i efekty będą. Nie ma szans, żeby było inaczej. Dobra, nie chcę zabierać Ci wiele czasu, choć wiem, że powinienem mówić dużo i cudownie, kwieciście i wspaniale. Ja jestem jednak bardziej człowiekiem pióra. Staram się mówić, ale nie jest łatwo opowiadać, wiecie, słowami, nie wiem jak pięknymi, na temat tego, co się robi, tego, co się dzieje, kiedy człowiek przez całe życie zawodowe był uczony mówienia lakonicznego. Człowiek musiał to wszystko, co wie, co chce powiedzieć, zebrać zamiast jednego zdania, zamiast 10 zdań, w jedno właśnie zdanie. I to takie sensowne zdanie, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Wiecie co, jak byłem analitykiem przez jakiś czas, pamiętam moją pierwszą pracę, dostałem potężną rzecz do przeanalizowania i okazało się, że wykonałem analizę na ponad 100 stron. Od razu mówię, że to nie była analiza. Nie ma takiej możliwości, żeby to nazwać analizą. Co to jest analiza, która ma 100 stron? Taka analiza, to była sprawa naprawdę skomplikowana, powinna mieć 10, maksymalnie 12 stron. I wtedy nauczyłem się po raz pierwszy, to znaczy robię tą analizę od nowa i potem jeszcze raz, bo w końcu zrobiłem to na 13 bodajże stron, dowiedziałem się, czym jest synteza, czyli analiza, synteza, potem stawiamy diagnoza i możemy sobie pozwolić na prognozę. Analiza, synteza, diagnoza, prognoza. Mówię o tym dlatego, że chociażby takich rzeczy uczę na kursie, który dotyczy analityków, na kursie analitycznym, zresztą na każdym kursie analitycznym. I nie zabierając Ci więcej czasu, życzę Ci dziś bardzo miłego dnia. Przypominam, żebyś nie zapomniał o swojej matce, a także o matce swoich dzieci, a Ty, abyś nie zapomniała o matce swojej i matce swojej siostry. Nie, pamiętajmy, bo mama to jest taka postać w naszym życiu, która jest bardzo, bardzo, bardzo ważna, nawet w późnym życiu dorosłym. I obyśmy mieli jak najdłużej. Życzę Ci miłego dnia i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!